w naszej kuchni prawdziwa świąteczna atmosfera, a ja do tego postaram się przemycić prawdziwie świąteczny smak i zapach. Dzisiaj przygotujemy roladę piernikową z kremem cynamonowo-jabłkowym. Do miksera wlewam białka. Będą się ubijały, ja stopniowo będę dosypywał cukier. Myślę, że już dosyć hałasowania. Tak jak widzieliście, ubiłem na sztywno białka z cukrem. Później stopniowo dodawałem żółtka i tak właśnie bardzo ładnie ubiła mi się piana z jajek. Do tego dodaję dwie łyżeczki przyprawy do piernika. Mam już zważoną mąkę. Przesieję przez sitko jeszcze na powietrze mąkę. I teraz delikatnie wymieszam, wykładam całą masę na papier. Rolada rozsmarowana, równo. Piekarnik mam nagrzany, temperaturka 180 stopni. Czas pieczenia 12-15 minut. Musimy patrzeć, żeby tylko się nam ładnie zarumieniła i wtedy wyciągamy i już będzie gotowa. I słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Wyciągamy z piekarnika i od razu przykrywamy ściereczką. Niech schnie. Jak tylko blacha delikatnie przestygnie, ściągniemy to z blaszki i już sobie będzie rolada czekała. Teraz musimy zająć się kremem. Użyjemy do tego serka homogenizowanego z jabłkiem i rodzynkami. Ubijam śmietankę, wymieszam z serkiem, namoczę żelatynę i będziemy działać dalej. Dobra, śmietankę mam już ubitą. Nie ubijam jej bardzo mocno na sztywno, serek. Nie wiem, czy zauważyliście, ale serek cały czas trzymałem tutaj na blacie. Wyciągnąłem go około półtorej godziny wcześniej z lodówki, żeby nie był zimny i żeby masa mi nie ściągała bardzo, bardzo mocno. Śmietanka musi być schłodzona, bo się nie ubije, ale serek możemy wyciągnąć wcześniej. Mam tu żelatynę namoczoną w soku i rozpuszczoną. Dodam do tego śmietankę, schartuję, żeby się nam dobrze połączyło. Łyżeczkę serka do tego. Już zaczniemy łączyć. Mamy już połączony serek ze śmietanką. Do tego dodam żelatynę namoczoną, rozpuszczoną. Został nam jeszcze jeden składnik, cynamon. Myślę, że łyżeczka wystarczy. Krem mam już gotowy. Rolatka już pięknie wystygła. Obracam ją do góry nogami, o ile rolada ma nogi. Ściągam papier. Odwiedźcie sobie playlistę z przepisami na Boże Narodzenie. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie, a może macie już jakiś ulubiony przepis, który jest na kuchni Lidla i robicie go co roku. Napiszcie do mnie, bo bardzo jestem ciekawy, które przepisy przypadły wam do gustu. Pamiętacie, jak robiliśmy konfiturę z jabłek? Właśnie dzisiaj ją wykorzystam i bardzo cieniutko rozsmaruję do kremu. Jeżeli uznacie, że jest mało słodki, bo serek ma troszeczkę słodyczy, ale jeżeli uznacie, że jest mało słodki, proponuję dodać miodu. Ja nie chciałem dodawać, ale może troszeczkę dam. Wykładam krem. Tak musimy podzielić krem, żeby trochę nam go zostało na dekorację. I będziemy teraz zwijać roladę od góry do środka. Nie wiem, czy zauważyliście, że końcóweczkę przesmarowałem bardzo, bardzo delikatnie. Pomogę sobie już papierem. Pięknie, równo się zawinie. Wyciągając papier i tak delikatnie wyrównując, tak naprawdę ją ściskamy i jak powietrze się dostało do środka razem z kremem, wyjdzie ładnie na zewnątrz. Myślę, że mogę zakleić sobie końcówki. Przełożę na deskę i wstawię do lodówki. Zobaczymy, czy już rolada nadaje się do tego, żeby ją wykończyć. Ja mam tak ze wszystkim, że jak robię,
to nie mogę się doczekać, żeby robić już szybko. Wiem, że czas jest potrzebny na to, żeby czekolada się zestaliła, żeby mus stężał. A ciekawy jestem, czy wy macie tak ze świętami, że się nie możecie już doczekać świąt. Tak czy nie? Zróbmy ankietę. Użyję gotowej polewy, którą wstawiłem do mikrofalówki. 200 watów, minutka i zobaczcie, polewa jest już gotowa. Zetnę rożek. Ładnie. Idzie. Teraz przełożę sobie na deskę. O, uda się czy się nie uda? Dobra. Mówiłem wam, że zostawiam trochę kremu do dekoracji. Posypię delikatnie kakao. Wykorzystam do dekoracji jabłka. Dekoracyjki świąteczne, które bardzo lubię. Przypominają pierniczki. Zobaczcie, moja rolada jest już gotowa. Was zachęcam do tego, żeby do pracy w kuchni zaprosić swoich bliskich, swoje dzieci, żebyśmy ten czas przedświąteczny wykorzystali do tego, żeby być razem, żeby być blisko, żeby robić takie wspaniałe rzeczy i żeby przy okazji być razem, cieszyć się nawzajem swoją obecnością. Ja na pewno ten czas wykorzystam i zapraszam was do zobaczenia jeszcze tortu kajmakowo-piernikowego, który przygotowywałem w ubiegłym tygodniu. Musicie go zobaczyć, jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Cześć!